Dzisiaj z kamerą zawitałem na Malownicze Podlasie do miejscowości Stokowo-Bućki. Film pod tytułem Kolorowe konie. Hodowca pan Dariusz Sokowski. Najpierw zostaną wypuszczone klacze na pastwisko. Kolorowe konie. Klacze powoli wychodzą z okulnika. Wczoraj były duże opady deszczu i teraz wszędzie jest błoto. I ona jest matką ogiera? Ona jest córka tego. Ogiera? Czyli przekazuje maść. No. Konie to w większości PKZ-y, choć zdarzają się tutaj sokulaki. Kobyły jedna po drugiej wyskakują na pastwisko. Ale to już takie pogrubione fest. Te... No, to już zimokwiste. Ale już mają licencję na klacze? Nie, oni bez licencji. To mają podpisy, podpisywane paszporty. Hej tam! Hej! Konie w pierwszej chwili ruszają do biegu. Chcą rozprostować nogi. Na trawie mają lepszą przyczepność. Nie wpadną na mnie? Generalnie konie zimnokrwiste występują w maściach podstawowych, kniada, kara, kasztanowata, czasem siwa. I są one często przypisane do danej rasy. Żeby zrobić konie srokate w zimnokrwistych, trzeba było użyć ras gorącokrwistych, aby pożyczyć kolor. Potem wycofać genotyp i cechy fenotypu gorącokrwistych i zachować cechy koni zimnokrwistych. To jest skrócona wersja przepisu na konie zimnokrwiste srokate, choć dziedziczenie tutaj jest bardzo ciężkie. I one wszystkie w zaprzęgach chodzą, tak? No, wszystkie w zaprzęgach, którego trzeba złapać. Zaźrebione są? To źrebne są wszystkie. A srokate są zaźrebione jakim ogierem? Też srokatem? Czy... Srokatem, jest. I co, i przekazuje maść? No, to jest srokatem. Konie po dzikim galopie zaczynają się paść. Podejdziemy do nich. Jak się nazywa ta pierwsza klacz? Tak? Aha. Fiola. Fiola. To też taka bardzo ciekawa. Jak ta się nazywa? A, Karolcia. Karolcia. Te klacze są zaźrobione, dopiero się będą źrebić, tak? Tak, oni teraz po prostu zaźrobione, to poprzenane od nich i tam parę wsadzi stoi. Znaczy po 4-5 miesięcy źrebne już oni są. Niech pan powie, i będzie pan teraz zostawiał bardziej srokate, jakieś kolory, czy... Takie tradycyjne maści? Znaczy to ja to jest kolorowe konie chowam i takie bardziej, bo jak ktoś te, my w muzeum jeździmy w Ciechanowcu, to zakładamy i srokatę, jak idzie 5-6 bryczek idzie od nas. I gniadę zakładamy, kasztany stoją tam w stajni jeszcze. No kiedyś to nie było tak tych kolorów. No nie było. Później się to sprowadziło parę klaczy i tak się krywo i tych srokatek się narobiło. Bo ile teraz srokatych jest u pana? Srokatych? Klaczy, no. 15 czy 16? 16 aż. Sporo. A na jakim areale pan je hoduje, trzyma? Znaczy tutaj mam koło gospodarstwa, to mam 8 hektary. A swojego całości? A całości jest 25. I z tego da radę wyżywić to stado, czy trzeba dokupić? Troszkę się tam dokupi. O, jej matka też jest torontowata. Też, ale ona była zimnokrwista jej matka, czy nie? Nie, matka jest SP. SP, a była pokryta tym torontowatym ogierem. To zimnokrwisty. Tak. I wyszła już trochę pogrubiona. Pogrubiona matka delikatniejsza. Tak, tak. Jeszcze troszkę i... Ale maść przekazana. No, maść przekazana. A to nie takie proste w tarantach. A ten kolor jak powstał? Bo to jest chyba... To matka była dereszka siwego, a ojciec był srokaty. To akurat będzie miała pierwsze źrebie, to ona jest 40 źrebie. Jak się nazywa? Fusia, taka duża jest. I to pierwszy źrebak dopiero będzie? Pierwszy źrebie. To ile ma lat? 3? Ona 3 lata teraz skończyła. 3 lata. I one piękną budowę mają, takiego naprawdę konia zimnokrwistego. No, myślałem, że nie będą aż tak zimnokrwiste, a że tam będzie jakiś taki bardziej coś gorącego w nich, a jestem miło zaskoczony. A to są klacze już z małymi, tak? Przenosimy się teraz do stajni klaczy. Są tu klacze z najmłodszymi źrebiętami. Takich kolorowych źrebaków i to w takiej ilości jeszcze nigdzie nie widziałem. Podejrzewam, że wszystkie dzieci chciałyby mieć takiego konika.
A dobra informacja jest dla takich osób, że pan Dariusz sprzedaje takie kolorowe konie. Można sobie zamówić takiego źrebaka. A tu mamy przykład, że uzyskanie źrebaków srokatych nie jest takie proste. Są tu także PKZ-y w typowych maściach, kare, gniade, kasztany i siwe. A na samym początku jest klacz SP Tarant, matka tej klaczy z łąki Taranta. Później zobaczymy również ogiera zimnokrwistego Taranta. Ojej, ile mały ma? Teraz hodowca wyprowadzi klacze ze źrebakami. A klacz, to jak się nazywa? Klacz jak się nazywa? Wandzia. Wandzia? A źrebak ma już imię, czy nie? Nie ma jeszcze. Źrebak się trochę denerwuje. Stresuje się taką dużą przestrzenią. W jakim wieku on trafi z klaczą do stada ze klaczami? No jeszcze 2 tygodnie, to tak po miesiącu ja dopuszczam do stada. I to jest ogierek? Ogierek. Będzie miał szansę na licencję, czy...? Nie, to do licencji nie. A ojcem jego kto jest? Ten Karol Biały koń. I wyszedł... Mamy poszło. Ten chyba jeszcze młodszy, co? To na 3 dni. Ale lepiej idzie od tamtego. I ojcem jego kto był? Jego ojciec przed nami, w węgierskiej kurce, górale go wzięli. Takiej samej maści był jak ja. Taki było na tapie. Tak. I też ogierek? Też ogierek. Nie, to źródło. To jest klaczka. Może się kawałek przejść, czy nie pójdzie? Nie pójdzie. Idzie elegancko. Najlepiej się przy matce ubóżę. Tak, tak, słyszałam o tym. Ale pan cały czas je musi do zaprzęgu i przyucza i uczy pan je, tak? Tak. Ciężko jest tak wyszkolić konia do zaprzęgu? Ciężko jest wyszkolić konia do zaprzęgu? No za młodu mu się wejdzie, do pary się założy, ale takim trzeba 3-4 lata trzeba przygotować. Wystarczy tym małym dzieciaczkom spacerów, wracamy do boksów. A za chwilę obejrzymy ogiery. Jak się nazywa? Jest to Arden Serbel, po Elmar od Syrba. Taran to Bourbon, srokaty to Basior. Ten był na wystawie w Poznaniu, siwy. Siwy to bohater PKZ. Pan Dariusz poza końmi trzyma bydło i gołębie ozdobne. Tu mamy pawika karmiącego swoje młode. Za chwilę będziemy wyprowadzać i lążować 6 ogierów kryjących. To młoda klaczka, nie? Żeby konie żywo się zaprezentowały, do próbnika będzie wprowadzona grzejąca się klacz. Kobyła na swoim miejscu. I już nadchodzi pierwszy cud tego gospodarstwa, ogier Bourbon. Tarant zimnokrwisty. Maść tarantowata u koni zimnokrwistych jest naprawdę bardzo rzadka. Do tego jej dziedziczenie jest takie proste. Taki trochę Sokulski na nogach, nie? Bo tak mniej owłosiony. Ja pierwszy raz widzę ogiera taranta zimnokrwistego. Jest bardzo opanowany i spokojny. A on z czego powstał? No to on jest, ojciec jego był tarantowaty, a matka była srokata. A rasy jakie były? Słucham? Rasy jakie były? Ojciec to był zimnokrwisty, bo jego ojciec tej licencji miał. A to był tarant? No, tarant był.
Aha, a matka? 22 lata już ma. Aha. To chyba więcej nie ma takich tarantów, co? Nie ma już więcej takich tarantów. Nie ma. Yeah. Spokojny bardzo. No spokojnie, zaczęli wychodzić. Jak się nazywa? Misiek. Dokładnie tu w paszporcie Bourbon. Bourbon. No. On też za przęgu chodzi? Tak, chodzi. Ale zdjęcia to jest. Dominika wieźliśmy ze związku do ślubu. Pochodzenie Bourbona. Ojciec to taran z FKZ Dixam od Borowiny Klaczy Srokatej. Ale spory, taki ciężki się wydaje, nie? W jakim on jest wieku? 4 lata. 4 lata. No? Na dziś wystarczy tego tarantowatego unikata. Pan Dariusz odprowadza go do stajni. Jako drugi 6 ogierów wychodzi ogier Basior maści Karo Srokatej. Żywo reaguje na klacz próbniku, zupełnie inny charakter od Bourbona. Ten taki łobuz trochę, co? Słucham? Łobuz. Niech tak jeszcze raz wierzgnie. Dobra, dobra. No właśnie, reżyser chce wierzgania, a aktor jeszcze bardziej. No już możemy go zabrać. Słucham? Możemy go już wziąć. Bo... Na niekorzyść ogiera ta klasz będzie kryta innym. Pochodzenie Basiora. Ojciec, balon. Od Bylina. On ile ma? 3 lata. 3 lata, jeszcze młodszy. On normalnie już kryje, tak? Tak. Basior? No. Adekwatny. Jego matką była klacz zimnokrwista i ojciec? Tak. I oni mieli maść, czy tylko jedno? Ojciec był srokaty, matka kar. I wyszło srokatę. Tak. A on był srokaty, karo srokaty? Karo srokaty. I przekazuje maść ten ogier? No i przekazuje maść wygięta tak samo. Niesamowite wrażenie zrobił na mnie Basior. Dobra, wystarczy, możemy następnego. Bo jeszcze 4 ogiery czekają w kolejce. Ogier myślał, że znowu idzie do klaczy. Nadchodzi siwy bohater PKZ, ma licencję. Ze strony ojca jest Percheronem i wszyscy przodkowie jego byli siwi. Matka to PKZ i maść była kara. Ogier jest młody i na razie bardziej jego maść przypomina karą, ale z wiekiem wysiwieje. Już widać to dobrze po ogonie. Jak ma na imię? Bohater. Puchatek? Bohater. A, bohater. No.
I on jest PKZ-em? Tak. I on był w Poznaniu na wystawie krajowej? Tak, on na wystawie krajowej był w Poznaniu. On też młody ogier, nie? Ale to pasuje od razu. 4 lata. To siwy kiedy on będzie? Tak, kiedy będzie siwy? Halo? Kiedy będzie siwy? Kiedy siwieje? A to on będzie długo, bo z Karego jest, on będzie miał 12 lat, jeszcze będzie siwy. No z Karego jest. Pasuje na jego pana. Gnady na końcu kary. Dobra, możemy go zabrać. Klacz jest zabierana, a na jej miejsce przyjdzie następna. A taką typową maź ma dla nich, nie? Dla Belgów. No ona typowo derecz. Co to za klacz? To jest Arden Polski. A Sokulaka ma pan też ogiera, tak? Tak. Bo tu generalnie chyba taki teren sokulski, nie? No tutaj na Podlasiu, tak. Nadchodzi ogier Tubi z licencją. Co to jest? To jest PKZ? Co to jest? PKZ. Jak się nazywa? Tubis. Tubis. Tubis? Tubis. Tubis. Teraz 3 lata skończyło. To same młode ogierki, nie? No, same. On jest, bo ma punkty? Nie, ma 83 punkty. No to całkiem sporo. Pochodzenie po Sorrentino, od trufla. Maść karą odziedziczył po ojcu, matka była gniada. I sporo ludzi przyjeżdża tu na krycie? To będzie kary. A to jest jaki kolor? To jest, no ja wiem, że kary, ale on nie siwie, będzie już zawsze kary. Nie, on cały czas został kary. Dobra, możemy go zabierać. Taka siódemeczka trochę. Fajny? Wychodzi już piąty ogier, Arden Serbel. Uzyskał 84 punkty bonitacyjne. Jego rodzice, Elmar i Sebyra, oboje byli maści kasztanowatej. To jest Arden i to jest Arden, tak? To jest Arden Polski, no. Ile ma punktów? Bo Ardeny mogą 84. 8, o, to tu sporo. No. Ja go w Poznaniu kupiłem. Na wystawie? No, na wystawie go kupiłem. Jest takie zapotrzebowanie tutaj na takie różne ogiery? Tak? Takie zapotrzebowanie na różne ogiery w okolicy? No, 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 no
prowadzi. A punkt długo ma pan u siebie? U mnie punkt 13 lat. Taki mięsisty, takie duże mięśnie, taki... Po lążowaniu serwer został zaprowadzony na wybieg. Szkoda, że po deszczach jest tak duże błoto, ale ogierowi to najwyraźniej nie przeszkadza. Czas na szóstego ogiera swego gospodarstwa. Jest to typowa rasa dla tych ziem, czyli sokulak. Bo jesteśmy na Podlasiu. I to jest sokulak? To jest sokulski koła. Barbados się nazywa. Barbados. No sokulak to widać, mniejszy, nie? Mniejszy. Jardyni to duże konie. Ale i ten srokaty taki duży, taki. A. Sokulskie to mniejsze są. A jakie ma pochodzenie? Po kim on jest? Pamięta pan? O, nie pamiętam. Ja go kupiłem niedawno. Ale ja sprawdziłem. Ojciec Pesamuraj Gniady, matka Blanka. On jest programowy? Tak. Polskie konie zimnokrwiste w typie sokulskim biorą udział w programie ochrony zasobów genetycznych, aby ochronić niedużą populację. Dobra, możemy go zabrać. No, stajnie. I klacz już też możemy zabrać, nie? Bo już... Czas na przejażdżkę bryczką zaprzęgniętą w srokate konie zimnokrwiste. Powóz został wyprowadzony. Teraz przyprowadzone i ubierane będą klacze. A co, córka została, czy jakaś koleżanka jej tam? Jej córka została. Pojedziemy dwójką klaczy karosrokatych. Właściciel zakłada homonto najpierw pierwszej, potem drugiej kobyle. Ile ma lat ta klacz? 11. To i córka tam płacze i ona też jest karogniada i ona przekazuje klacz maść, nie? Czas zaprząc je do bryczki. Konie często są jeżdżone w bryczce, nie jest to dla nich żaden problem. Nie denerwują się, cały proces zachodzi bardzo szybko. I już jesteśmy gotowi do drogi, ruszamy. Wyjeżdżamy z podwórka na asfaltową drogę i dalej prosto szosą. Jak one się nazywają? Ta po lewej, po prawej. Kanada po lewej, po prawej Karolczak. Kanada i Karolczak. Kanada chyba młodsza, co? Młodsza, Kanada taka mniejsza. 5 lat. 5 lat. Coraz więcej osób decyduje się na zakup własnego konia i bryczki, by tak spędzać swój wolny czas na obcowaniu z koniem i naturą. Powożący musi pamiętać o kilku zasadach, które obowiązują. Jest to dobro konia, czyli odpowiednio dostosowany dystans i stopień trudności planowanej trasy do sił i predyspozycji zwierzęcia i bezpieczeństwo nasze, jak i całego zaprzęgu oraz poszanowanie dla przyrody. Pan Dariusz sam obucza swoje konie,
Zaczynę rzucić rebion, które chodzą przy matkach, kiedy one są zaprzęgnięte. Wtedy jeszcze nie pracują, ale przyzwyczajają się do zaprzęgu. To ważne, żeby zwierzęta te miały możliwość pracy i wykorzystania swoich umiejętności. Co ciekawe, konie zimnokrwiste świetnie sprawdzają się do takiego rodzaju sportu, nie robią takich dużych dystansów, ale są silne, co jest zaletą przy ciągnięciu bryczki. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Przemek, Rasy Staropolskiej. Do zobaczenia w następnym odcinku.